HDR. To się nagrywa? HDR 10 Plus Dolby Vision. W czym? W najnowszym iPhone'ie. Zaraz zobaczysz, miałem, ja wiem, to powinno się nagrywać w niepochmurny dzień, tylko w słoneczny dzień. W ten czas byłoby wszystko pięknie widać. Ale tutaj jest ten problem, że tu mamy te dni jesienne, właśnie zachmurzone. No i jak się podoba właśnie HDR i Dolby Vision? Jedyny smartfon, który... Zobacz, jaki kolor jest tego. Piękny. Dolby Vision. Ach, jest żółć, nie? Jak to właśnie będzie wyglądać kolorystycznie? Tu głównie chodzi o kolory, prawda? No, jakby było słońce, to ten HDR byłoby widać, a pochmurny dzień, no to nie widać. Zobacz, spalony samochód stoi tu już za długo. No to wygląda. Zobaczmy do środka. Co to jest? Ford Mondeo. Wow, ale go zjerało. Ale w środku tam już jest nieźle. Ale tutaj liści nasypało, zjarany. Cały zjarany, panie kolego. Szyba zaklejona. No. Komuś się coś zepsuło. Czasami i tak bywa, że nie ma pieniędzy na naprawę. Ale co zrobić? Nie każdy może mieć iPhone'a, nie? Co? Tam iPhone 5000, naprawa samochodu 30, a może nie takiego, to 30 zagubić nowego, ale z ile? Z dychę trzeba by wywalić, o lekko więcej, gdzie dychę. Jeśli nie był uszkodzony, to i za 20. Czasami się nie opłaca. O, Dodge Rama sobie zobaczysz i Fiacika, ale Fiacik malutki przy ramie, nie? No i tyle. Ja wsiadam w samochód i jadę. To było Dolby Vision z iPhone'a. A właśnie, mogę szeroki kąt? Nie mogę, bo to jest w 60 klatkach na sekundę. Mogę tylko przybliżyć. Dolby Vision z iPhone'a, przepraszam, 12 Pro. Fajnie? No, odklejam się. Myślę, że bardzo fajnie. Polecam. I pozdrawiam. Jedyny smartfon, który nagrywa Dolby Vision. To będzie bezpośrednio uploadowane do YouTube'a. W opisie będzie link do oryginalnego sampla, bo YouTube na pewno coś z tym zrobi. Czyli ten Dolby Vision na YouTubie nie jest taki, jak powinien być. Jak masz telewizor Dolby Vision, ściągnij sobie oryginalnego sampla i tam zobacz. No i tyle. Czerwień. Piękna. Na razie.